Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Czy wszyscy siedzą? Czy wszyscy są zadowoleni? Bardzo się cieszę. Będziemy, proszę Państwa, rozmawiać o prawie i bezprawiu, czyli o tym, o czym Polki i Polacy uwielbiają rozmawiać w sobotnie przedpołudnia. Cieszę się, że Państwo są z nami i spędzimy tu razem trochę czasu. Goście już zostali wywołani, przedstawieni. Zawsze jest, tak się mówi, że gości nie trzeba przedstawiać. No w tym wypadku rzeczywiście nie trzeba ich przedstawiać, ale mimo to zostali przedstawieni, więc nie traćmy na to czasu. Ja się zorientowałem, kogo mogę pytać najpierw, kogo potem, jak tytułować. Wszystko już wiem, także będzie dobrze, wszystko jest pod kontrolą. Mamy na scenie ciało profesorskie i ciało polityczne, nawet jak już nie do końca takie w bieżącej polityce, to chyba się nigdy nie przestaje być ciałem politycznym, więc mamy różne punkty widzenia na ten fundamentalny problem prawa i bezprawia. No, zacznę od ciała profesorskiego i zacznę od demokracji. Zacznę, no bo mieliśmy Polskę walczącą, mieliśmy Solidarność walczącą, teraz mamy demokrację walczącą. I pytam pana profesora Piotrowskiego, jak pan słyszy demokracja walcząca, to jak pan to rozumie? Tak, przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować za to niezwykle dla mnie zaszczytne zaproszenie do udziału w tym spotkaniu. Jeżeli chodzi o demokrację walczącą, to jest to pewien pomysł, który przyszedł do głowy dość dawno temu prawnikowi, filozofowi żyjącemu w Niemczech i który stanowił próbę odpowiedzi na pytanie, jak demokracja może się bronić przed zagrożeniami, które pojawiają się w społeczeństwie i które polegają na tym, że można instytucje demokratyczne wykorzystać przeciw demokracji. To był taki rozpaczliwy pomysł, no, sformułowany już poza rzeczywistością Niemiec, bo w Stanach Zjednoczonych, gdzie znalazł się właśnie Löwenstein, który no w Niemczech z oczywistych powodów pozostać nie mógł. I teraz ten pomysł sprowadza się do tego, że in extremis, w pewnych warunkach niezwykłych, musimy użyć i metod niezwykłych. Niezwykłe okoliczności narzucają niezwykłe metody. Jakie to są te metody niezwykłe? No, trzeba przeciwników demokracji pozbawić możliwości funkcjonowania w przestrzeni politycznej. Pozbawić ich praw wyborczych. Jeśli trzeba, to ich zamknąć. Jednym słowem, pozbawić ich możliwości mówienia, możliwości komunikowania się, no, po to, żeby obronić tę demokrację. I teraz w tym pomyśle jest echo innego konceptu, mianowicie konceptu, który został w czasie rewolucji francuskiej sformułowany przez jednego z jej bohaterów, przez Saint-Justa, który zakładał, że nie ma wolności dla wrogów wolności, nie ma demokracji dla wrogów demokracji, nie ma wolności dla wrogów rewolucji. No ale pojawia się potem inflacja. Tych wrogów zaczyna przybywać, ponieważ w człowieku jest coś takiego paskudnego, że on in extremis zaczyna zmieniać się w bestię. Kieruje się zasadą mors tua vita mea. I ta zresztą zasada w gospodarce, prawda, funkcjonuje i funkcjonowała od zawsze, ale w życiu politycznym ona prowadzi do destrukcji. I doświadczył tego sam Saint-Just, który niestety nie mógł uciec na drugą stronę oceanu i w związku z tym okazał się wrogiem demokracji, wrogiem rewolucji, wrogiem wolności. I teraz do podobnego konceptu
nawiązali także twórcy rewolucji bolszewickiej, rewolucji rosyjskiej, którzy uważali, że trzeba stosować metody terroru po to, żeby państwo, nowe państwo mogło zaistnieć i utrzymać się. Tu zwłaszcza niezwykle cenne myśli zawdzięczamy Włodzimierzowi Leninowi, który napisał w jednym ze swoich tekstów: za publiczne głoszenie mięszewizmu nasze sądy powinny rozstrzeliwać. Jeżeli tego nie robią, to jest to Bóg wie co, a nie nasze sądy. I kiedyś zapytany przez jednego z czekistów, przez szefa ČK w Odessie, który napisał do premiera, do przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych, powodowany wątpliwościami, napisał, czy musimy aż tylu ludzi rozstrzeliwać. I na to Lenin, który był bardzo skrupulatny, odpisał mu i zachował się ten jego odpis, ten jego list. I był to krótki komunikat. To jest upajkes, rozstrzeliwać wszystkich, przede wszystkim tych, którzy mają wątpliwości. I to jest po prostu tak in extremis. W związku z tym, jeżeli odwołujemy się do koncepcji demokracji walczącej współcześnie, to tu jest prezumpcja, a nawet no, powiedziałbym pewna insynuacja, że mamy do czynienia z przeciwnikami demokracji, którzy są proweniencji zasługującej na użycie wobec nich metod radykalnych. Cały problem polega na tym, że nie mamy takich, bo ci, których określa się tym mianem przeciwników demokracji, oni mają za sobą demokratyczną legitymację. I to jest pech. I to jest pech, to jest kłopot. No ale tak się składa, że w polityce takie różne dziwne figury pojawiają się i one mają swoje cele, niekoniecznie związane z Lewensteinem, z tą koncepcją, niekoniecznie związane z jakimiś przesłankami racjonalnymi, ponieważ racjonalność polityczna i racjonalność racjonalna się różnią. Kryterium racjonalności politycznej to jest sukces wyborczy. Kryterium prawdy w polityce to Hannah Arendt interesująco pisała, jak to polityka istnieje dzięki kłamstwu i żywi się kłamstwem. I kryterium prawdy politycznej jest wynik wyborczy. W związku z tym, jeśli to mamy na względzie, to można sobie nie żałować. To byłaby próba odpowiedzi. Bardzo, bardzo dziękuję. Idąc dalej, dochodzimy do ciała politycznego Marka Jurka. I moje pytanie z pozoru będzie, no taki może zaskakujące, ale pamięta pan taką instytucję, już troszeczkę zapomnianą dziś, która się nazywa Komitet Obrony Demokracji? Chodził pan na marsze KOD-u? Nie, mnie tam nie było. Ale obserwowałem uważnie. Bo ja się czasem zastanawiam, może to jest po prostu tak, że ci, co wtedy chodzili na te marsze KOD-u, czuli się tak, jak pewnie większość państwa czuje się teraz. I że może to jest tak w sumie to dosyć zdrowe, że w społeczeństwie tak raz na 8 lat to jedni się czują, że już zaraz będą siedzieć wszyscy, i że jest jakaś wypowiedziana lub nie, to się te formuły się zmieniają akurat wówczas do demokracji walczącej, nikt się nie odwoływał, no ale również różne koncepcje w debacie się pojawiały, czym właściwie jest ta polska demokracja. Może to tak musi być, jakiś taki płodozmian, raz jedni się boją, że będą siedzieć, potem znowu inni się boją, że będą siedzieć i wtedy jest dobrze i zdrowo. To można nazwać, to jest bardzo niepoprawne politycznie, ale ja się tylko na historii opieram, to można nazwać demokracją afrykańską, bo w czasie dekolonizacji to z reguły po pierwszych wyborach, kiedy jeszcze istniała władza i opozycja, już w drugich wyborach opozycja znikała.
A z czego to wszystko wynika? No, ja będę kontynuował myśl pana profesora Piotrowskiego, no, z tej urojonej teorii volonté générale, jakiejś urojonej woli ogółu, która prowadzi do wykluczenia tych, którzy są, znajdują się poza wspólnotą polityczną po wygranych wyborach. Na czym polega taka istota demokracji jakobińskiej? Władza nie uznaje mandatu opozycji, opozycja nie uznaje mandatu władzy, podczas gdy z punktu widzenia czysto racjonalnego, no, obie strony są składnikami wspólnoty politycznej. Oczywiście no, większość ma prawo podejmować decyzje, ma prawo do szacunku jako pierwszy stan Rzeczypospolitej, no, skoro zbudował pewną większość. Opozycja może być przyszłą większością, też ma prawo do szacunku, bo ma mandat do krytyki. W ogóle debata publiczna funkcjonuje dzięki temu, że istnieje opozycja i tak dalej. To wszystko zostało tak naprawdę zanegowane i to na tym polega w tej chwili problem. No oczywiście to byłoby niemożliwe, gdyby nie było tak, że te wszystkie eksperymenty na demokracji, to wymyślanie tego, jak na przykład wykluczenie polityczne nazwać demokracją, nie miałoby wsparcia ze strony Unii Europejskiej, bo pamiętajmy, że w tej chwili cała pewność polityczna władzy polega na tym, że ma wsparcie zagraniczne. Doszła do władzy dzięki poparciu zagranicy. Ja to będę uparcie powtarzał, dlatego że nie możemy być więźniami słów. Słowa w polityce służą często do zaciemniania rzeczywistości, nie do objaśniania. Wobec Polski użyto sankcji politycznych, wstrzymano nam należne pieniądze. Niech w przyszłości socjolodzy mierzą, czy to wpłynęło na głosowanie 500 000 wyborców, miliona czy 1,5 miliona, ale w moim przekonaniu to tak naprawdę zdecydowało o tej różnicy głosów i o ukonstytuowaniu się większości. No, ta władza doszła do władzy w wyniku sankcji politycznych. I teraz na czym to polega w Europie? No, mi się bardzo podobało, jak kiedyś to bardzo barwnie wyjaśnił, no, ja miałem wrażenie, że on piłeczkami rzuca, Franz Timmermans, on powiedział, że demokracja, prawa człowieka i praworządność muszą iść w parze. Jak się rozchodzą, to jest potrzebna interwencja. Czyli proszę Państwa, ta żonglerka jest znakomita, dlatego że za każdym razem przeciwko werdyktowi demokratycznemu, na przykład do unieważnienia obecności, ja nie mówię w tej chwili, po prostu obecności w społeczeństwie. 40% społeczeństwa można użyć tak zwanej praworządności i praw człowieka. Ale również przeciwko prawom człowieka, na przykład, no nie wiem, pierwszy z brzegu 48 artykuł Konstytucji, prawo rodziców do wychowania dzieci, można użyć tej tak zwanej praworządności. No, minister Nowacka mówi, no, mówiliśmy, co będziemy robić, otrzymaliśmy mandat wyborczy i to w tej chwili robimy. Tak samo również no, przeciwko praworządności z kolei można użyć praw człowieka. No, w czasie, żeby nie ograniczać się naszych bezpośrednich doświadczeń, w czasie kryzysu imigracyjnego w latach tego pierwszego, w latach 2004-2015, no nieprzypadkowo dzisiaj Fabrice Leggeri, były szef Frontexu, Straży Granicznej Unii Europejskiej, jest posłem Zjednoczenia Narodowego, czyli jednej, no grosso modo, z tych nonkonformistycznych partii w Europie, dlatego że wtedy w latach 2014-2015 i w kolejnych atakowano nie te państwa, które nie wykonują zobowiązań wynikających z Schengen, czyli obrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej, tylko atakowano te państwa, które granic broniły. Węgier, Chorwacji, te państwa były atakowane, które wykonywały obowiązki wynikające z rządów prawa. U tego, proszę Państwa, jest między innymi, u źródeł tego jest taka dialektyka absurdalna, która przeciwstawia zakazy i wolności, prawa i kompetencje władzy, bo w istocie rzeczy w każdym, zgodnie ze sprawiedliwością napisanym prawie, za każdym zakazem kryje się ochrona pewnego dobra. No, za ochroną granic kryje się bezpieczeństwo tych, którzy w tych granicach żyją, ich suwerenność. Za obroną, za zakazem kradzieży kryje się ochrona własności i tak dalej. I powtórzę, wtedy atakowano tych, którzy Europy i Europejczyków bronili w imię zobowiązań, które nasze państwa przyjęły. Dlaczego? No dlatego, że prawa człowieka. No ja usłyszałem w Parlamencie Europejskim takie piękne zdanie, które mi się, bardzo mi się spodobało.
Jeżeli człowiek ma prawo do przemieszczania się, to nielegalna imigracja jest pojęciem absurdalnym. Tak. No to jest, proszę Państwa, to jest kompletny marksizm, to jest zniesienie granic, to jest delegitymizacja jakiejkolwiek granicy, jakiejkolwiek kompetencji państwa, jakiejkolwiek suwerennej władzy w obrębie pewnego terytorium. No i w takim czymś żyjemy. No, tytuł naszego panelu to jest prawo czy bezprawie. To wszystko tak naprawdę to jest dialektyka, która służy do zniesienia wszystkich praw, bo władza, która dysponuje tą triadą, którą może dowolnie żonglować, może zawsze demokracji przeciwstawić dwa pozostałe składniki, zawsze prawo, które powinna wykonywać w interesie społeczeństwa, też może przeciwstawić. Na przykład no, te prawa człowieka, których rzecznikami będą instytucje międzynarodowe i tak dalej. Właściwie nic nie jest pewne. Dziękuję bardzo. Profesor Jan Majchrowski. Spytam profesora o profesora. Przeczytam panu taki cytat z profesora, polskiego prawnika, profesora nauk prawnych z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Jerzego Zajadło. W sprawie kontrasygnaty jestem po stronie Donalda Tuska. Wprawdzie nie potrafię tego prawniczo jednoznacznie uzasadnić i wiem, że pewnie to słaby, prawnie to słaby argument, ale po prostu czuję, że tego, zważywszy na cały kontekst sprawy, wymaga przyzwoitość. Jak pan to skomentuje? Oczywiście można powiedzieć, dziękuję bardzo za pytanie, że to się komentuje samo, a zresztą usłyszeliśmy tutaj pogłos tego komentarza w postaci jakiegoś nieprzyjemnego chichotu z Państwa strony, który uważam za bardzo nietaktowny wobec Pana Profesora. Zajadło oczywiście. No ale to co jest nie tak z Wami profesorami? Ale może ja bym też chciał na początku wpisać się w pewną sposób wypowiedzi moich przedmówców szanownych, którzy na początku podziękowali za zaproszenie. Więc ja też chciałbym podziękować za zaproszenie i to ja nawet szczególnie, ponieważ jestem tutaj po raz pierwszy. I to sobie bardzo cenię na właśnie Polska Wielki Projekt. I patrząc na ten plakat, który tu jest po mojej lewej, a po Państwa prawej stronie, na jego dolną część, to proszę zwrócić uwagę tutaj tak, profetycznie, chyba w zamiarze profetycznie napisano plus 15 milionów, prawda, że tam w 2045 roku 38 milionów plus 15, czyli Polska Wielki Projekt to taka możliwość rozwoju. A ja sobie cenię to zaproszenie dzisiaj, właśnie dzisiaj, ponieważ jest realizowany moim zdaniem wielki projekt zwinięcia Polski. I właśnie w tym momencie takie zaproszenie sobie cenię szczególnie. I teraz odnosząc się w tym samym duchu do tego, co pan redaktor powiedział i o co się mnie spytał. No, to jest pytanie o to, czym jest prawo. I jak kapłani tego prawa w postaci sędziów, w postaci autorytetów prawniczych, w postaci profesorów, jak to prawo materializują w swoich orzeczeniach, tudzież w swoich wypowiedziach. Właśnie mieliśmy taki przykład. No, na pewno nie było to pozytywistyczne myślenie, ale nie było ono też prawnonaturalistyczne, nie było ono też prawnorealistyczne. Jakie ono było? No ja bym to nazwał, tak na chybcika wymyślam, prawnospirytualistyczne, bo to jest wywołanie ducha. No nie jest to ten duch praw, który znamy z klasycznej literatury, tylko to jest to właśnie prawo, jak mi się ono wydaje. Co z tego, że jest jak jest? Kontrasygnata. Odniosę się do tego, żeby samemu nie być gołosłownym. Padły tutaj argumenty, że można było wykorzystać pewną procedurę administracyjną, opisaną rzeczywiście w ustawie, ale ona dotyczy decyzji administracyjnych. Tymczasem kontrasygnata nie jest decyzją administracyjną. Akt ten, ów, jest aktem prezydenta, nie premiera. Poprzez złożenie na akcie prezydenta podpisu premier tylko i wyłącznie bierze na siebie odpowiedzialność przed Sejmem za skutki polityczne tego aktu. I na tym polega kontrasygnata. Używanie tutaj
procedury administracyjnej, a więc możliwości zmiany przez organ swojej decyzji, na przykład pod wpływem błędu czy innej przyczyny, no jest kompletnie chybione. Jest to kompletnie chybione, poza tym taki akt musiałby zmieniać prezydent, a nie premier, bo znowu jest to akt prezydenta. I teraz nic dziwnego, że pan profesor no, nie zaopatruje, pan profesor Zajadło, który tu został zacytowany, którego znam zresztą, nie opatruje swojego wywodu argumentacją prawniczą, tylko ucieka, bądź musi uciec w inną sferę. No właśnie w sferę spirytualistyczną, bo przyzwoity człowiek, bo mi się wydaje. I cała tragedia prawa dzisiaj w Polsce polega na tym, że to prawo, jak my je rozumiemy, że użyję tego już znanego zwrotu, stało się w jakiś sposób zaprzeczeniem tego, czego ci profesorowie jeszcze wczoraj uczyli wszystkich studentów. Uczyli sędziów, czyli adwokatów, przyszłych radców prawnych i tak dalej. Całe generacje prawników. Ja też uczyłem tego przez do tej pory 34 lata mojej pracy na uniwersytecie. I na przykład pozwolę sobie tutaj zacytować innego profesora, nie mniej znanego, a może nawet bardziej znanego, bo jak wyczytałem ostatnio, jest on najbardziej cytowanym worldwide, na całym świecie profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Chodzi mi o pana profesora Wojciecha Sadurskiego. Któż by inny? Otóż, co prawda, jego dzieła czytam głównie na Twitterze, bo tam jego aktywność się głównie ogniskuje ostatnio. I czytam już kolejnego tweeta z ostatnich dni, w którym pada stwierdzenie następujące, cytuję, z pamięci, ale wiernie. Domniemany przestępca Romanowski. Proszę Państwa, ja zawsze myślałem i uczyłem studentów, że istnieje w naszym porządku prawnym domniemanie, ale niewinności, a nie domniemanie winy. Domniemany przestępca to znaczy, że jest ktoś, kogo my uznajemy za przestępcę. No może będzie miał szansę udowodnić swoją niewinność, ale to jest kompletne odwrócenie tego, co stanowi nie tylko naszą kulturę prawną, ale śmiem twierdzić, co stanowi pewien fundament poprzez prawo naszej cywilizacji. Jest więc to akt, który bym odczytywał jako akt par excellence barbarzyński. I w ten sposób wpisujący się doskonale w to, o czym przed chwilą mówił pan profesor Ryszard Piotrowski. Tak, rewolucja francuska, czy też rewolucja bolszewicka później, to przecież epoka liszeńców. Pamiętacie państwo kategoria liszeńców, ludzi pozbawionych praw publicznych, wrogów partii, ludu, władzy. Oni są pozbawieni prawa. Dlaczego? No bo są wrogami. A kto jest wrogiem? Ten, kogo wskażemy jako wroga. Na tym nie da się zbudować prawa rozumianego tak, jak je rozumiano od stuleci. A więc mamy do czynienia z pewnym przewrotem, w którym oczywiście musi dochodzić do naruszenia tego, co rozumiano przez wieki jako rządy prawa czy praworządność. I wtedy musi się pojawić praworządność czy rządy prawa z przymiotnikiem. Tak jak demokracja walcząca versus demokracja, że tak powiem, tout court, to musi być jakaś praworządność inna. No była już socjalistyczna, teraz też się pojawia inna. Ona nie ma polegać na tym, że organy władzy publicznej działają na podstawie prawa, zgodnie z prawem w jego granicach, tylko na odwróceniu. A zatem minister mówi, no mamy problem, musimy go rozwiązać, ale podstawę znajdziemy jakąś. A jak nie znajdziemy, to sobie znajdziemy opinię prawną przez kogoś tam napisaną. Tak zresztą jak w sprawie owej kontrasygnaty. Podobno były jakieś opinie prawne. Ja się do tej pory nie mogę dowiedzieć, kto te opinie napisał. No ja się nie dziwię autorom tych opinii, że ukrywają swoje dane. To ja się nie dziwię zdecydowanie. Dziwię się, że jeśli to zrobili, że to zrobili. Proszę Państwa, i to musi prowadzić do odwrócenia pojęć. Nie ma innej drogi, bo jesteśmy świadkami pewnego najazdu, nie waham się tego powiedzieć, barbarzyństwa.
bo to nie chodzi tylko o prostą zmianę władzy. To nic takiego. No, radykalnie czasami się kierunki polityczne zmieniają. Ale za tym idzie bardzo wielowątkowa zmiana cywilizacyjna, która ma nas przeorać jako społeczeństwo. I dlatego tego zagadnienia nie można rozpatrywać tylko w kontekście prawa. Prawo to tylko wycinek tej wielkiej operacji. Ona we wszystkich dziedzinach ma miejsce, odbywa się. W dziedzinie kultury mamy do czynienia tutaj ostatnio z całymi aktami, zresztą związanymi z prawem odwoływania osób powołanych na kadencje, no po to są kadencje, żeby była pewna stabilizacja. I nowe treści kultury, tudzież można powiedzieć chyba też antykultury mają być serwowane. Mamy odwrócenie w kwestii gospodarczej. Polska, wielki projekt, wielki rozwój. No mamy ewidentne elementy zamykania tego rozwoju w różnych aspektach naszego życia gospodarczego. I wreszcie uderzenie we władzę sądowniczą. Sparaliżowanie tej władzy, to znaczy paraliż państwa. Państwo nie może funkcjonować bez funkcjonującej władzy sądowniczej, bo to jest władza, jedna z tych trzech państwowych. To tak, proszę państwa, jakbyśmy mieli sobie jedną nogę odciąć i dalej chodzić. To się nie da zrobić. I żaden inwestor nie będzie inwestował w państwie, w którym swoich praw przed sądem normalnie funkcjonującym nie może dojść. To jest plan zwinięcia Polski. Wielki projekt. Tylko, że on już się nie będzie nazywał Polska. I ja bym to wszystko rozpatrywał w tym aspekcie. Prawo jest bardzo ważnym tego elementem. Ale tylko elementem. Chcielibyśmy to zobaczyć w szerszym kontekście. Dziękuję. Profesora. Spytałem profesora o profesora, teraz spytam polityka o polityka. Jan Rokita, panie Janie, bo pozwolił mi pan tak do siebie. Nie jestem politykiem, po pierwsze, to jest moje inne wcielenie, pan pomylił czasy. A dobrze, prowadzi pan ustabilizowany tryb życia? A co to ma do rzeczy? Bardzo, ale to... Czyli zastanawiam się, jak pan wstaje, to jaka jest taka pierwsza rzecz, którą pan robi po przebudzeniu? Piję kawę i idę do pszczół, zwłaszcza w lecie, bo one wymagają bardzo dużo pracy, potem przycinam róże trochę. Okej, okay. Dobra, no to wyobraźmy sobie teraz tak, że pan wstaje, budzi się i chce pan zrobić sobie kawę, idzie do pszczół, tam mija pan lustro. I tam w tym lustrze pan patrzy, a tam nie przechodzi Jan Rokita, tylko Donald Tusk. Nastąpiło coś takiego w nocy, że jakby jakieś tajemne moce sprawiły, że panowie się zamienili ciałami. To znaczy pan jest Janem Rokitą z głową Jana Rokity w ciele Donalda Tuska. I podjeżdża kierowca, tam trąbi już na pana, panie premierze. Pan jakiś kabaret proponuje. Jedziemy na Radę Ministrów. I teraz pytanie do pana, jako do byłego polityka jest taka, czy byłby pan był w takiej sytuacji, to... Zaczął pan działać zupełnie inaczej niż działa w tym momencie Donald Tusk, również w temacie nas interesującym. Czy właśnie dokładnie tak samo, bo uznałby pan, że to jest genialne rozwiązanie, że polityk Donald Tusk realizuje teraz, fantastycznie to wszystko sobie poustawiał i realizuje teraz swój scenariusz stuprocentowo. Co ten wewnętrzny polityk w panu doradził? Nie jestem, powtarzam, politykiem. Dzień dobry państwu. Nie jestem politykiem i nie będę się wcielał w rolę polityków, dlatego że każdy doskonale rozumie przecież, że sytuacja polityka i sytuacja obserwatora to są sytuacje ze sobą całkowicie nieporównywalne. Polityk działa w całym kompleksie rozmaitych uwarunkowań, których ja szczegółowo mogę nie znać, nie rozumieć. Nie są to rzeczy ze sobą porównywalne. Mogę z perspektywy obserwatora, jeśli pan mnie pytał obecnego o politykę, czy o strategię pewną polityczną obecnego szefa rządu, bo rozumiem, że to jest pytanie stricte polityczne, nie dotyczy praworządności bezpośrednio. Ja bardziej myślałem, że będziemy tu rozmawiać o jakby takich głębszych aspektach problemu praworządności, no, ale rozmawiamy o czystej polityce, okej. To ja powiem uczciwie tak.
patrząc na, czy obserwując dość uważnie taki wzrost z jednej strony tego emocjonalnego i namiętnego ożywienia ludu, nie tylko w Polsce zresztą, no, związany z eksplozją populizmu politycznego, prawda? I patrząc na konsekwencje tego ożywienia, jedną z tych konsekwencji jest potężna dynamika pragnienia odwetu, jaka w Polsce istnieje, prawda? W masach. I patrząc z drugiej strony na pewien dość fundamentalny podział ideowy Europy, w którym to podziale wzrastająca w siłę nowa prawica jest dzisiaj z różnych powodów traktowana przez dominującą nurt establishmentu europejskiego jako zagrożenie dla Europy, prawda? Jako wróg polityczny, którego trzeba zniszczyć. Więc patrząc na te dwa elementy, to znaczy z jednej strony ten przewalający się przez Zachód trend do tego, ażeby użyć jednak ograniczonych form przemocy dla zapobieżenia wzrostowi nowej prawicy. No w Ameryce, prawda, Trump, to w Europie widać bardzo wyraźnie. Szef, moją uwagę na przykład zwrócił ostatnio szef niemieckiego BFV, Urzędu do Spraw Konstytucji, Handelwang, który w wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung mówi, że niemiecki Urząd do Spraw Konstytucji ma misję, żeby ograniczyć wpływy prawicy. Prawda? Znaczy, więc patrząc na tę atmosferę i patrząc na odwetowe nastawienie ludu po obu stronach, sądziłem, no to jest istota odpowiedzi na pana pytanie, że wysiłki premiera Tuska po objęciu przez niego władzy w kierunku likwidacji prawicy będą o wiele bardziej stanowcze i ostre. Sądziłem na przykład, że w momencie, w którym nowa władza nie jest w stanie z powodów konstytucyjnych przeprowadzać ustaw, no, ze względu na wymóg obalenia weta prezydenta, wrogiego politycznie prezydenta. No, daj jako przykład, żeby pewien mój sposób myślenia zobrazować, że po prostu nad kwestią, nad wymogiem weta przejdzie do porządku dziennego, tak jak przechodziła do porządku dziennego w różnych innych przypadkach, prawda? I będzie publikować ustawy uchwalone przez Sejm z podpisem marszałka Sejmu i premiera bez podpisu prezydenckiego i one wejdą w życie po prostu, prawda? Ktoś postawi zarzut sprzeczności z konstytucją, no jakie to ma znaczenie, prawda? Żadne, pan profesor się oburzy, ale zapewne w wielu innych przypadkach już tak się działo w ostatnim czasie, prawda? Że coś jest sprzeczne z taką ustawą, bardzo konkretnie sprzeczne, nie jakimś tam wyobrażonym ogólnym sensie, a wchodzi w życie, prawda? Jakby to możliwe. Spodziewałem się też aresztowań, dlatego że ta nieudolność w aresztowaniach jest dla mnie zdumiewająca, prawda? Znaczy przypadki Wąsika i Kamińskiego, których de facto zwolnił Bodnar, prawda? Podpisując wniosek o prezydencki o ułaskawienie. Mógł go nie podpisać do tej pory. Oni by nie wyszli z więzienia, prawda? Znaczy, można było wobec Kamińskiego zastosować technikę taką, jaką zastosowała w warunkach par excellence demokratycznych Margaret Thatcher wobec więźniów w Północnej Irlandii. On głodował. No to mógł głodować do śmierci, prawda? Czemu nie? W Anglii to było normalne za Margaret Thatcher, prawda? To nie jest jakiś przejaw komunizmu, czy faszyzmu, czy czegokolwiek innego, tylko zjawisko demokratyczne, że więźniowie polityczni głodują w więzieniu do śmierci. Premier czeka na to, żeby umarli i koniec, prawda? Lady Thatcher była podziwiana z tego powodu w świecie demokratycznym, także w Polsce. Wydaje mi się, że premier obecny ma wyjątkowo dobrą koniunkturę do tego, ażeby
próbować testować projekt ograniczenia wpływów czy likwidacji nowej prawicy w Polsce. Znaczy w Polsce to akurat to nie jest nowa prawica, ale PiS jest tą formacją taką powiedzmy altprawicową, prawda? Czyli można tu stosować pewnego rodzaju analogię wobec tych wszystkich nowoprawicowych partii Europy Zachodniej czy obecnych republikanów Trumpowych w Ameryce, w tym sensie mówię o nowej prawicy. I że tu będzie bardziej odważny, prawda? Że, no zresztą on był tym politykiem, który jak słuchałem go w kampanii wyborczej, to wielokrotnie to zapowiadał, prawda? Na przykład wielokrotnie w kampanii wyborczej zapowiadano, że ci tak zwani neosędziowie, prawda? Czyli te 4000 ludzi, z dnia na dzień zostaną usunięci z zawodu, a wyroki przez nich wydawane będą nieważne. No teraz się okazuje, że tak prosta rzecz do zrobienia w gruncie rzeczy, prawda? Nie jest robiona. Nie jest robiona, bo obecna władza się tego boi, prawda? Jakieś w tej chwili nowe projekty się pojawiają, które pokazują, że tych nowych sędziów trzeba podzielić na jakieś grupy, prawda? Ten Bodnarowski projekt mówi, że tam ci młodzi zostaną, a ci starzy się będą kajać, ale nie wszyscy, bo tylko niektórzy się będą kajać, a inni w ogóle się nie będą musieli kajać i tak dalej. Jakaś taka bardzo skomplikowana maszyneria. Dlaczego nie robi się tego, co jest powiedziane było w kampanii wyborczej? Jest precedens. Krajowa Rada Narodowa w 1945 roku, i nikt tego nie kwestionował, wydała dekret, że prezydium Krajowej Rady Narodowej, że wyroki wydawane przez sądy niemieckie są wszystkie nieważne, a sędziowie, którzy je wydawali, nie są sędziami. I z dnia na dzień zlikwidowano wszystkie wyroki sędziów po prostu. Nie zrobiono tego w 1989 roku, to błąd. Trzeba było to zrobić w moim przekonaniu, ale w każdym razie precedensy pod tym względem są. Albo zupełnie z innej dziedziny, tam gdzie drugiej i bardzo istotnej dziedziny dla tego obozu władzy, obok kwestii rozliczeń, prawda, czyli kwestii likwidacji, osłabienia i likwidacji prawicy, w kwestii drugiej, która również przecina cały świat zachodni, czyli konfliktu ideologicznego, tego zwanego wojną kulturową. A na przykład biskupi podnoszą rwetes o to, że coś tam z lekcjami religii się dzieje, bo będą klasy łączone, prawda? I to na pół świata jest rwetes o to, że klasy będą łączone. Jedyna rzecz, którą Tusk robi, żeby sekować religię, to jest łączenie klas w tej chwili. Znaczy ta pani, ta dziwna kobieta, prawda, w Ministerstwie Edukacji. Premier Mazowiecki wprowadził rozporządzeniem kiedyś religię. Gdyby Tusk chciał wydać rozporządzenie o likwidacji religii w szkołach, to mógł je podpisać pierwszego dnia po objęciu władzy. Nie robi tego. To żaden problem. To jest 5 minut podpisać rozporządzenie, że nie ma religii. Dokładnie tak Mazowiecki zrobił kiedyś w tamtą stronę. W 89 chyba, czy 90, już nie pamiętam dokładnie. Że to jest sprzeczne z konkordatem? Jest, ale co to kogo obchodzi dzisiaj? No to co, papież Franciszek będzie składał protesty, że ten zerwie stosunki dyplomatyczne z Polską? No co się stanie z tego powodu? No na państwa kongresie paru intelektualistów powie, że to jest sprzeczne z konkordatem, prawda? Więc krótko mówiąc, ja to opowiadam panu tę historię z pewnym przekąsem, rzecz jasna, ale chcę powiedzieć, że aczkolwiek różne reguły, no właśnie taka jak taka reguła proceduralno-pozytywistycznej praworządności, są w tej chwili dość skutecznie obalane, prawda? Znaczy obóz Kaczyńskiego nie miał takiej wyobraźni. To jest bardzo ciekawe, wbrew temu, co mówiono o nim, ażeby wykroczyć poza tę proceduralno-formalistyczny koncept praworządności. W związku z tym na przykład walczył ustawami, prawda? Bo uważał, że wszystko musi wynikać z ustaw, tak? Z jakichś norm prawa pozytywnego. Prawda? Dzisiaj rzeczywiście przestano uważać, że wszystko musi wynikać z ustaw, z prawa pozytywnego, dlatego że prawo pozytywne można zignorować. Ale to jest właśnie, i to jest klucz do rzeczy, to chcę powiedzieć przede wszystkim, że widać, że ta władza, to trochę ten termin jest trochę niestosowny, dlatego że ja mam poczucie, że nie mamy do czynienia z żadną jakąś aparatem władzy, mamy do czynienia z rządami osobistymi jednego człowieka absolutnie, prawda? Znaczy nasilonymi rządami jednego człowieka, który jest w stanie
wszystkich sobie podporządkować, ma w tym względzie olbrzymi talent polityczny rzeczywiście do instrumentalizowania. Tego tam, co w lustrze pan go zobaczył. Tego, co tam w lustrze pan go zobaczył. Że ta władza jednoosobowa, bo to jest władza, która się rozgrywa w moim przekonaniu w umyśle i woli jednego człowieka w tej chwili całkowicie, to jest bardzo ciekawe zjawisko, że ta władza się boi, że ta władza sobie postawiła bardzo daleko idące ograniczenia. Kiedyś, kiedy Kot, wspomniany przez pana, robił te wielkie manifestacje, te setki tysięcy ludzi w 2017 roku było pod sądami ze świeczkami i tak dalej, byli tacy nieliczni, o ile pamiętam, to nie jestem pewien, ale pan, zdaje się, pan redaktor do nich należał, którzy mówili, nie przesadzajcie, dlatego że to jeszcze się nie wali tutaj demokracja, świat, wszystko, prawda? Dlaczego Kaczyński nie złamał wszystkich norm czy cywilizacji, to jest bzdura, nie przesadzajcie, prawda? Nie przesadzajcie, bo to były te czasy, kiedy profesor Zoll mówił, że totalitaryzm w Polsce zapanował. To straszne rzeczy, prawda? Znaczy, taka degrengolada słów. Więc ja mam trochę w tej chwili poczucie déjà vu, to znaczy to jest fakt, że pewne, że myślałem, że o tym podyskutujemy jakie, ale to jakby trochę inna sprawa, bardziej teoretyczna, że pewne takie założenia sztywne, które obóz Kaczyńskiego respektował, wbrew temu, co się o nim mówiło, właśnie na przykład to przekonanie, że nie można wyjść poza horyzont proceduralnej praworządności, prawda? Tej legalistycznej praworządności proceduralnej. Czyli, że jeżeli coś trzeba zrobić, to najpierw trzeba uchwalić ustawę, a potem dopiero tą ustawą zacząć się bić. Dlatego na przykład tam, nie wiem, 7 razy zmieniano ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, ale zmieniano ją cały czas, dlatego że Kaczyński uważał, że na podstawie ustawy trzeba działać, prawda? Znaczy, tego typu przekonania prysły dzisiaj, prawda? Tego typu, znaczy dzisiaj nikt by 7 razy nie zmieniał ustawy, tylko po prostu by podjął uchwałę, coś tam likwidującą, wprowadził ją w życie, wprowadził jakąś tam firmę ochroniarską, zamknął klucze, wyłączył sygnał albo cokolwiek innego i byłoby po robocie, po co 7 razy zmieniać ustawę, prawda? Ale mówię, ja patrzę z pewnym zdziwieniem na to, że tej nowej władzy jednoosobowej to taki wyraźnie brak odwagi, że ona jest ciągle podszyta strachem, prawda? Co więcej, proszę zwrócić uwagę na to, że dlaczego mówiłem o tych dwóch elementach bardzo korzystnych na samym początku dla tego nowego obozu czy dla nowego władcy. Proszę się nie łudzić, znaczy myślę, że tu na tej sali się pewnie mało kto łudzi, a może nikt się nie łudzi. W świecie zachodnim istnieje oczekiwanie na ostrzejsze metody w Polsce. Istnieje oczekiwanie dlaczego? Dlatego, że wszystkie te kraje podejmują różne próby też tą samą obawą, z tym samym strachem, który ma władza w Polsce, siłowego przeciwstawienia się nowej prawicy. Prawda? Premier Starmer chwali się na Twitterze czy na X-ie tym, że aresztował tam 2000 ludzi za to, że przekazywali prawdziwe zdjęcia z demonstracji prawicowych w Anglii, prawda? I że ich skazuje na więzienie. Francja aresztuje Durowa, prawda, pod zarzutami, że nie robi cenzury, prawda. W Niemczech jest program pani minister Faeser, minister spraw wewnętrznych, który ma doprowadzić do ograniczenia wpływów prawicy, a szef Urzędu do Spraw Ochrony Konstytucji mówi, że to jest jego misja polityczna, prawda. No, a o Ameryce już nie wspomnę, nie udało się Trumpa zamknąć, prawda, ani zabić do tej pory, aczkolwiek nie jest jasne, czy to jeszcze się nie stanie, jak przegra wybory, to go zamkną na pewno. Więc istnieje zapotrzebowanie, oni wszyscy chcieliby tego samego, prawda, i oni patrzą, taki Macron, taki Scholz, taki Starmer, taka pani Harris nawet, czy Biden. Oni patrzą z pewną nadzieją na Tuska. Na tym polega zresztą autorytet Tuska w dzisiejszym świecie zachodnim. Oni patrzą na niego, a chłopie, pokaż, co potrafi, co można, znaczy, gdzie są granice, prawda? My byśmy też chętnie popróbowali, my byśmy spróbowali to pojeść. I to samo zapotrzebowanie jest na zapleczu politycznym w Polsce, prawda? Więc jeżeli świat czeka, a obóz, a ten segment, istotny segment społeczny ludu platformowego zwłaszcza, czy tego i lewicowego,
no marzy o tym, żeby w końcu Kaczyńskiego aresztować, prawda? Znaczy to byłoby święto w Polsce, ludzie by tańczyli na ulicach, prawda? No, w moim przekonaniu. A to się nie dzieje, no to to rodzi frustrację narastającą, prawda? Znaczy to jest ten, ja to sobie interpretuję tak, bo pan mnie pytał o to lustro, więc skończę, a nawiązując do pańskiej anegdoty. Ja znam bardzo dobrze, no rozumiem, że do tego pan właśnie nawiązywał, rzeczywiście znam tego polityka bardzo dobrze i bardzo głęboko, podejrzewam, że najlepiej ze wszystkich osób, które tutaj są na tej sali. I dlatego przypuszczam, że to jest strach, znaczy, że to nie jest odważny polityk, że te granice polityczne, które on postawił na łamanie zasad, są bardzo ograniczone. On jest w pewnym... To moja żona kiedyś powiedziała na trybunie sejmowej, że on jest w rozkroku. On jest w pewnym rozkroku, prawda? To znaczy on by chciał być wzorem dla tych zachodnich polityków i wytyczać kierunek. Pokazać takiemu Macronowi, patrz, tak się załatwia sprawę Le Pen i Bardelli, prawda? Ty tego nie umiesz, on by to chciał. I tu go ambicja ponosi, bo to jest jego misja, to jest jego wizja zbudowania własnej pozycji w świecie, ale się boi, że coś się stanie, że coś pęknie, że coś w społeczeństwie polskim może pęknie, że coś się zawali, że zrobi coś zbyt sprzecznego z paradygmatem, prawda? Że pójdzie za daleko. Dlatego to jest cały czas takie testowanie, prawda? Znaczy coś mówi, proszę zauważyć, że on mówi więcej niż mniej, czy mówi więcej niż robi cały czas, prawda? Jego zapowiedzi, no 100 miliardów, prawda? Znaczy 100 miliardów no, zostało ukradzione, prawda? I teraz by trzeba no, jakieś tysiące ludzi aresztować, prawda? Tysiące ludzi. Aresztuje się tych dwóch posłów za jakieś zupełnie absurdalne, dawne winy niejasne i się ich zwalnia natychmiast. Potem się aresztuje tego wiceministra sprawiedliwości. Bez jakichkolwiek skutków, prawda, nieudolnie całkowicie, nic się nie dzieje. Lud czeka, prawda, na to, a tu jednak dominuje tchórzostwo, więc konkludując, ja bym powiedział tak. Ja mam może trochę bardziej właśnie to zdominowane przez moje już taką właśnie Bieszczady, pszczoły, trochę zewnętrzny punkt obserwacyjny. Te emocje, które tu widzę, państwo mają, mnie nie dotyczą, prawda? One są znacznie mniejsze. Patrzę na to z pewnym spokojem. Uważam, że przełamanie pewnych zasad jest groźne, może być groźne, ale one są przełamywane w tej chwili w całym świecie zachodnim. Tu Polska nie jest jakimś szczególnym pod tym względem wyjątkiem. A granice polityczne tego przełamywania zasad są przez dość tchórzliwego przywództwa ustawiane bardzo wąsko na razie, prawda? One są bardzo ograniczone. On się bardzo boi wyjść gdziekolwiek dalej, na jakieś wypłynąć na szersze wody tego nowego systemu. A proszę państwa, ostatnie zdanie. Nie chciałbym, żeby źle zabrzmiało, ale no, nie trzeba patrzeć z pewną naiwnością na świat i na rzeczywistość polityczną. Taką naiwnością, którą może nauczyły nas lata 90. i początek lat 2000, takie bardzo spokojne, ostrożne, praworządne, dobre lata, bardzo łagodne w polityce, prawda? Trzeba patrzeć na zjawiska polityczne z szerszej perspektywy, znaczy przemoc nie jest wymysłem dzisiejszego czasu. Przemoc jest elementem polityki, odkąd istnieje świat polityczny, od zawsze. To nie jest tak, że przemoc z polityki zniknie. Na razie mamy do czynienia z bardzo wąsko zarysowanymi granicami przemocy w gruncie rzeczy. Ja rozumiem, że pan profesor Piotrowski musi uszy zatkać na to, co ja mówię, prawda? Nie jest w stanie tego słuchać, ja to rozumiem, bo to jest kompletnie inny punkt widzenia, ale na tym polega przecież polityka. No przypomnijcie sobie szkołę, niech każdy z państwa sobie przypomni swoją szkołę i weźmie podręczniki historii. Czego żeśmy się uczyli na historii w polityce? Egzaminy, klasówki, matura z historii. Uczyliśmy się cały czas historii przemocy. Kto jaką przemoc gdzie stosował i dlaczego, prawda? Ta przemoc jest ciągle bardzo, bardzo, bardzo łagodna. A dlaczego o tym mówię?
Przepraszam, miało być ostatnie zdanie, to jest ostatnie zdanie. Już na 100%. Bo, to jest moja prognoza, nie tylko w Polsce, ale przez Zachód przetacza się trend, który uruchomi przemoc silniejszą z czasem od tego, z czym mamy dziś do czynienia. Jestem tego niemal pewien. Aczkolwiek to jest prognoza. Prognoza może się okazać błędna. I dzisiejsze czasy będą jeszcze wspominane w moim przekonaniu jako mniej łagodne od tych z lat 90. prawda, i przełomu wieków, ale prawdopodobnie o wiele bardziej łagodne od tych, które nastaną. Dobrze, to tak, żeby nie używać zbyt ostrych słów tylko dotychczas. Zróbmy teraz tak. Teraz jest taka druga runda wypowiedzi i ona się charakteryzuje zazwyczaj tym, że nie ma większego znaczenia, jakie ja zadam pytanie, bo każdy z mówiących na pewno, bo wielu spraw chciałby się odnieść, jakieś wątki pociągnąć, więc no, ja muszę zadać te pytania, natomiast no, zapewne nie, odpowiedzi będą szły w zupełnie innych kierunkach i to nie jest nic złego, ja się nie obrażam, więc proszę się nie martwić, nie musicie nawet zwracać uwagi na moje pytania, chociaż jeśli zwrócicie, to będzie miło. Jeżeli się uda panom odpowiedzieć teraz krótko, podsumować te swoje myśli, które wam się zebrały w głowach, to wtedy będzie możliwość jakichś dwóch, może, no pewnie trzech nie, jakichś głosów z sali, ale nie ma na to wielkiego ciśnienia, też tak zrozumiałem organizatorów, więc to nie musi się zdarzyć. Więc tak, to teraz ta część naszego programu. Ja zawsze chciałem panu profesorowi siedzącemu po mojej lewej stronie powiedzieć coś bardzo, coś miłego. Jeśli mogę, panie profesorze, bo ja pana podziwiam. Podziwiam pana zwłaszcza od grudnia 2023 roku, kiedy pan regularnie zaczął się pojawiać w mediach tych odzyskanych. I zaczął pan mówić nie te rzeczy, do których pan tam został zaproszony, żeby powiedzieć, tylko wręcz odwrotnie. I ja jestem człowiekiem mediów, ja wiem, jak to działa i widziałem popłoch tych ludzi, z którym przyszło z panem rozmawiać, że to nie tak, że ktoś że za pierwszym razem, drugim razem. Zastanawiam się, kiedy przestaną pana zapraszać. Jak rozumiem, ciągle jeszcze zapraszają, czy już nie? Telewizję i tak dalej, ale to nieważne, to w sumie nieważne. Chciałem tylko powiedzieć, że za to pana podziwiam, że tam pan szedł i mówił niekoniecznie to, co oni chcieli usłyszeć, albo zazwyczaj nie to, co chcieli usłyszeć. Ale moje pytanie dotyczy to trochę czegoś innego. Ma pan tutaj Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej zaznaczonymi stronami. Tak się zacząłem, patrząc na to, zacząłem się zastanawiać, czy za 10 lat będziemy mieli nową konstytucję z nowymi zaznaczeniami, czy w ogóle będą takie czasy, że konstytucja będzie stara, ale nastąpi to, o czym mówił któryś z przedmówców, że w zasadzie inny będzie sposób rządzenia, bardziej pozaprawny, ponadprawny, wykraczający poza ten horyzont ustawodawczy, legislacyjny, o którym mówił Jan Rokita. W którą stronę to zmierza? Pytam prawnika o to, w którą stronę zmierza obecna sytuacja. Tak, dziękuję za miłe słowa. Nie bardzo będę w stanie je odwzajemnić i obawiam się, że pan przestanie mnie zapraszać po tym, co powiem. Ale tak czy owak, konstytucja jest obowiązująca, ona obowiązuje. I z niej wynikają pewne rzeczy. No, na przykład jeśli chodzi o demokrację walczącą, owszem, mamy demokrację walczącą, bo partie antysystemowe nawiązujące do faszyzmu, komunizmu mogą być w praworządny sposób zdelegalizowane. Mamy demokrację walczącą, bo konstytucja nakłada w szczególności na Radę Ministrów obowiązek troszczenia się o bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo państwa. Możemy ograniczyć prawa i wolności obywatelskie ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, byle tylko postępując w taki sposób, jaki jest konieczny w demokratycznym państwie. I teraz te dwie rzeczywistości, bo konstytucja właściwie istnieje w takich dwóch, a może w trzech rzeczywistościach jako doktryna,
jako napis na papierze, jako praktyka, one się tutaj zderzają. I teraz konstytucja jest zasadniczo przeciwko przemocy. To, co udało się przez stulecia osiągnąć, to to, żeby wyznaczyć pewne granice władzy właśnie w ten sposób, że one są określone w konstytucji, no i żeby przemoc wyeliminować. Oczywiście w szerokim sensie tego słowa przemoc jest nieuchronnie związana ze stosunkami między ludźmi, ale równie ważna jest jej sublimacja, to znaczy, żeby nie doświadczać tego, co stanowi tę straszną stronę przemocy. I teraz tak, to co jest teraz jest kontynuacją tego, co było. Ten dramat konstytucji, on ma dwa akty. Akt pierwszy to jest Biała Sala w Wilanowie, kiedy prezydent Duda otrzymuje glejt od Państwowej Komisji Wyborczej, od prezesa Hermelińskiego i mówi tam, ale prosiłbym bardzo, żeby nie dokonywać zmian istotnych, znaczących, no bo kadencja Sejmu dobiega końca. I potem zaczyna się właśnie coś odwrotnego i to się wiąże no, z różnymi atakami na konstytucję. Jeden z ministrów, z wiceministrów sprawiedliwości mówi, mamy wstrętną konstytucję. Prawda? Przewodniczący partii mówi, że to jest konstytucja tymczasowa i jak tylko będzie komunistyczna, jak tylko będzie możliwość, to my zmienimy to. No, skutki tego oczywiście są potem dalej. Cały ten program zaczęty, że tak powiem, za poprzedniej większości. Ja tu mam prawie 20 punktów, 20 grzechów wymienionych, jak naruszano konstytucję i oczywiście to wszystko prowadzi do tego, co mamy teraz. Co jest konkluzją aktu pierwszego, no mianowicie prymat polityki nad prawem. I teraz, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, zaczyna się czas zapłaty. Wtedy, kiedy prawda, obecna mniejszość obejmowała władzę, no to hasłem dnia było, znowu do Mickiewicza się odwołam, tam siedzą prawnicy, im także puchar staw, dzisiaj trzeba prawicy, jutro trzeba praw. I to był projekt, który miał za sobą no, pewne uzasadnienie. Tak, będzie dobrze dla Polski, bo my ocalimy Polskę, patriotyzm umocnimy, ochronimy właśnie przed tymi trendami światowymi, będziemy dobrymi Polakami. Bardzo możliwe, ale nie kosztem prawa, niestety. I teraz karta dziejowa się odwraca, nadchodzi dzień zapłaty i to i tak bardzo łagodnie, jak tutaj zechciał powiedzieć ostatni mówca, ale dlaczego łagodnie? Konstytucja, Europa, no niestety zapowiedź wprowadzenia demokracji walczącej jest głęboko antyeuropejska i dystansuje nas wobec Europy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co, że przepraszam, jest w dzisiejszych warunkach politycznych w najwyższym stopniu europejska, na tym polega nieporozumienie całe. Znaczy ta wiara jest jakimś strasznym przesądem. To jest istota w ogóle polityki na Zachodzie w tej chwili. Istota, centralny konflikt. Przepraszam, no, się no tak, ale ja mam traktat o Unii Europejskiej. Ja mam Europejską Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Ja mam orzecznictwo i to wszystko, co tam oni sobie robią w praktyce, świadectwo upadku elit Zachodu, to nijak się ma do prawa. Ja się obracam w przestrzeni prawa, ja jestem prawnikiem. I to jest dla mnie jedyny układ odniesienia. Inaczej nie mam racji bytu. I teraz, proszę Państwa, no, co się mianowicie w konkluzji wydarza. Znowu mamy prymat polityki nad prawem, bo znowu mógłbym całych kilkanaście, wynotowałem nawet sobie, ale czasu nie ma, kilkanaście przykładów, przypadków rażącego naruszania konstytucji przez nową ekipę. Ale ona ma swoje uzasadnienie. Ona mówi, my robimy dobrze, dobrze dla Polski. No właśnie to poprzednio, wszystkie te rozwoje, to wszystko były szaleństwa.
Nie ma dla Polski innego miejsca jak w formule europejskiej. Im bardziej Europa scentralizowana, tym Polska bezpieczniejsza. Im mniej Polski w Polsce, tym dla Polski lepiej. I trzeba powściągnąć te szaleństwa, które no, konfliktują nas ze wszystkimi. Więc i oni mają swoje argumenty i swoją rację. I teraz dramat polega na tym, że po okresie tych poprzednich lat, które doprowadziły do istotnej destrukcji prawa, nie chcę wchodzić w szczegóły, no ale to, co wyrabiano z sądami, te akcje przeciwko sędziom podejmowane, najrozmaitsze, to woła o pomstę do nieba. I ta pomsta teraz przychodzi, ale to jest fatalne dla Polski, dlatego że jedni sędziowie występują przeciwko drugim, a obywatele na tym będą cierpieć, będą tracić. Teraz mamy rozstrzygnięcie sądu, słuszne, ja podzielam argumentację. Zresztą ja o tym mówiłem już w styczniu czy w lutym, że nowy prokurator krajowy nie jest prokuratorem. No i co z tego? Będziemy mieli prokuratorów, którzy wierzą temu, że on jest i temu, że on nie jest, a skutki tego będą fatalne dla obywateli. To wszystko, panowie politycy, to jest wasza sprawka. Wyście tę Polskę postawili w takiej sytuacji, w której ona kiedyś była przed wiekami. To się może fatalnie skończyć. Ja oczywiście wyobrażam sobie, pan redaktor mnie pytał, co ja sobie wyobrażam. Wyobrażam sobie, że kiedyś będzie jakiś nowy Wyspiański i będzie jakieś nowe wesele i tam będą duchy tych współczesnych polityków rozszarpywane przez diabły, które będą właśnie ich ciągać. Niekoniecznie, że rubelek moskiewski, ale że brak poczucia dobra wspólnego. I tego się nie da zadekretować. Ja nie mogę powiedzieć, kochani, bądźcie mężami stanu. No, ale oni nie będą, bo nie potrafią. Takich mamy polityków, jaki naród jest. Popatrzcie państwo, jaki jest ten naród tak na co dzień. No to wyborcy, oni wybierają. Wybierają tego, kogo partie mianują, żeby wybierać. A kogo partie mianują? Ano tego, kto jest posłuszny. Kto, jak pisał Platon, służy im grzecznie na dwóch łapkach, żeby awans dostać. No to jak tak to wszystko działa i właśnie na Zachodzie, tam jest ten upadek kultury europejskiej przez to, że elity polityczne Zachodu są takie, jakie są, a one są takie wskutek tego, że jest polityka. To wszystko jest oderwane od rzeczywistości, inaczej nie będzie. Chciałbym, żeby ta konstytucja przetrwała. To jest najlepsza konstytucja, jaką kiedykolwiek mieliśmy. Ona ma swoje wady, ale największą jej wadą jest to, że ludzi nie da się w aniołów przerobić. I to, prawda, marzenie poety, żeby ludzi w aniołów przerobić, nie da się. Dlatego, że ten element, który jest w człowieku, niestety wymyka się regulacjom prawnym. Już konkluduję, przepraszam, że się rozgadałem, tego nie wolno robić, ale proszę państwa, w końcu dlatego mnie zapraszają, a potem przestają zapraszać i ja się nie gniewam. Ja rozumiem, taki mój los. No, tak jest. Bardzo dziękuję. Bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Mnie też ujęła ten taki rodzaj takiej pokory profesora wobec tych sprzecznych oczekiwań rzeczywistości. Tak, muszę się troszkę uspokoić. Ja zgadzam się z tym, co tutaj padła taka sugestia kilkakrotnie nawet, że Polska jest teraz takim rodzajem królika doświadczalnego w skali europejskiej, może nawet szerzej. Nie pierwszy zresztą raz jesteśmy takim królikiem doświadczalnym, no bo czymże była nasza neoliberalna transformacja, jeśli nie takim sprawdzeniem w boju, co można, czego nie można i potem wyciągnięciem wniosków wobec społeczeństw zachodnich przez tamtejszych polityków. Więc jesteśmy takim królikiem doświadczalnym bez wątpienia,
Natomiast my mamy też historyczne doświadczenia niedobre i to jest taki strach, który zawsze powraca, że oto bardzo być może znajdziemy się w takiej sytuacji, w której jakiś czynnik zewnętrzny powie, no nie potrafią się ci Polacy rządzić, no kłótliwi, nawet systemu prawnego, no przecież to podstawa jest, żeby funkcjonować, oni nawet tego nie potrafią. Tu sędziowie, neosędziowie, trybunały, neotrybunały. Gdzieś miałem wrażenie, że przebija przez panu wypowiedzi taki scenariusz. Do Marka Jurka to pytanie kieruję. Czy taki scenariusz upadku Rzeczpospolitej jest dla pana scenariuszem realnym na najbliższe dekady? Żeby zacząć od odpowiedzi na pytanie, bo pan mówi, już nie będziemy odpowiadać, ale dla mnie kluczowe pytanie, jeżeli chodzi o tę kwestię, to nie jest pytanie, czy my potrafimy się rządzić, tylko to jest tak naprawdę to pytanie, które w 1806 roku postawił Napoleon, wchodząc do Poznania, obaczem, czy Polacy chcą być narodem. Tylko to nation nie oznaczało wtedy narodu, narodowości, kultury i tak dalej, tylko zaczęło państwo. To jest pytanie, czy my chcemy mieć państwo. Czy my jedynie chcemy mieć władzę, która będzie nas bronić przed tamtymi, czy nam odpowiada ten pogański kołomir tej nieustającej demokracji, dzisiaj górą my, jutro oni, ale potem znowu my i tak dalej. Czy my chcemy mieć państwo? To jest rzeczywiście kluczowe pytanie. No, jeżeli chodzi o doświadczenia europejskie, nawiązując do tego, co Janek mówił, ja mam taką jedną ogólną przestrogę, żebyśmy wszyscy pamiętali, że wszystkie najstraszniejsze rewolucje. Tak, przepraszam za dygresję, ale jest takie pojęcie rewolucja październikowa. Ono oznacza tak naprawdę pucz Lenina, w listopadzie zresztą, nie w październiku, 17 roku, bo to była jedna rewolucja rosyjska, tak jak była jedna rewolucja francuska. Wszystkie, znaczy, przepraszam, może nie wszystkie, bo w socjologii są wyjątki, które potwierdzają regułę, ale reguła jest taka, że rewolucje zaczynają się od fazy bezkrwawej. Od przysięgi w sali do gry w piłkę, która zmienia zasadę suwerenności, od abdykacji Mikołaja II, nawet od triumfalnego wejścia Fidela Castro do Santiago, a potem zaczyna się terror. Potem, kiedy utopia zderza się z rzeczywistością. I dzisiaj my w skali europejskiej mamy takie starcie utopii z rzeczywistością. I co więcej, dla mnie takie bardzo pocieszające jest, tak patrząc z tej perspektywy europejskiej, kiedy widzę, jak wydawałoby się bardzo nawet społeczeństwa zdechrystianizowane albo dekadenckie, jak odzywa się reakcja samej natury ludzkiej. Tak jak na przykład ostatnio w Anglii na te tranzycje, albo 10 lat temu we Francji ruch Maif Puchtus. Można by się spodziewać wszędzie, ale nie tam, ale to się jednak potrafi odezwać. Ale nie mam wątpliwości, że mówiąc tak generalnie, nasz, tych wszystkich, którzy bronią tej kultury, w której byliśmy wychowani, że nasz opór może powodować i prowokować różne nowe formy przemocy. Polska jest laboratorium w tej chwili, z tym się całkowicie zgadzam. Tu jedna uwaga do pana profesora Piotrowskiego, bo to było bardzo ważne i odważne, ja za to dziękuję, co pan powiedział. Ja od 9 lat temu już, kiedy się zaczął ta faza konfliktu, w której jesteśmy, powtarzam, 9 lat temu powtarzałem, ja nawet to w parlamencie słyszałem w imieniu Polski, tych absurdalnych argumentów, wygraliśmy wybory, nikt nie ma prawa przeszkadzać nam w wykonywaniu władzy. Ponieważ takie założenie tej demokracji jakobińskiej jest całkowitym zaprzeczeniem demokracji konstytucyjnej, w której, jak mówię, władza jest substancją rozproszoną. Owszem, mogą istnieć siły wywrotowe, ja tu zdecydowanie uważam, że państwo powinno mieć zdolność, tylko nie mieszajmy siły z przemocą. Samo to, że my dzisiaj często siłę nazywamy przemocą, jest przejawem barbarzyństwa, to znaczy tego uznania przemocy za zjawisko normalne. Nie, państwo powinno używać czasami, reagować zdecydowanie i tak dalej, to wszystko prawda. Natomiast normalna demokracja konstytucyjna polega na tym, że władza jest substancją rozproszoną, że uczestnicy wspólnoty losu, czasami mimo dekadencji, której naród doświadcza, również ta zdrowsza i mniej zdrowa część narodu,
nawzajem się uznają i rozstrzygają spory w procesie politycznym, a w każdym razie zabiegamy o to, żeby urzeczywistnić tą formę suwerenności, która w demokracji jest możliwa, to znaczy, żeby zbudować trwałą większość, konsensus, który gwarantuje wykonywanie pewnych praw i tak dalej. 9 lat temu przestrzegałem przed tym, że my pewnego dnia usłyszymy dokładnie ten sam argument. To co pani Nowacka ostatnio powiedziała, że to jest kapitalna teoria, naprawdę. My jesteśmy czasami, no, największe wrażenie robi premier, bo on ma największą władzę, ale patrzmy szerzej, no to co, ta koncepcja w menie rządów prawa, którą oni wypracowali, to jest nadzwyczajna. Dziennikarz pyta, no ale wasze działania nie mają podstawy prawnej, ależ oczywiście, że mają. No. Z Trybunałem nie będziemy się liczyć, bo się skompromitował, z skargą pierwszej prezes Sądu Najwyższego nie będziemy się liczyć, bo jest skierowana do tego Trybunału, natomiast my mamy podstawę prawną. Ekspertyzy w MENie i w kancelarii premiera. To jest nowa, kapitalna koncepcja praworządności. Władza ma swoich prawników i ci prawnicy mówią, do czego władza jest uprawniona. No, ale to się właśnie zaczęło i to jest w aurze tej tezy. Wygraliśmy wybory, mówiliśmy, czego chcemy i mamy do tego prawo. Tylko panie profesorze, tutaj pole zgody pokazałem, nawet może zbyt radykalnie, ale teraz pokażę pole różnicy. Ale myślę, że tu też będziemy zgodni, bo jest jednak zasadnicza różnica między dezynwolturą konstytucyjną Jarosława Kaczyńskiego, a tym, co w tej chwili robi Donald Tusk. Dlatego, że cokolwiek by nie robiła poprzednia władza, to śmiem twierdzić w swoich intencjach, nie mówię o technologii i tak dalej, ale w swoich intencjach zmierzała do realizacji wartości konstytucyjnych, które jednak w państwie naprawdę opartym na prawie, ja przypomnę, że na przykład 30 artykuł naszej Konstytucji wskazuje wyraźnie na przedustawne i niepisane źródła władzy, które są wcześniejsze od każdego spisanego prawa, nawet ustawy zasadniczej. Tak jak ustawa zasadnicza jest ważniejsza od ustaw zwykłych, a to od aktów administracyjnych. Ale artykuł 30 Konstytucji wskazuje na to, że źródłem wszystkich praw i wolności jest przyrodzona godność ludzka, więc coś, z czym się rodzimy, co jest przedustawne, co po prostu istniało, no, nawet zanim już nie tylko Rzeczpospolita, ale państwo polskie powstało. Jest ten porządek i tych pojęć w Konstytucji w gruncie rzeczy, ona jest inkrustowana o wiele części tymi pojęciami bardzo i bardzo dobrze. Więc wartości konstytucyjne traktujmy serio. Jeżeli tamta władza w sposób, no, bardzo niefortunny starała się przerwać pamięć instytucjonalną i ciągłość instytucji, sądownictwa, które się nigdy nie oczyściło z konformizmu i tak dalej, w ogóle z tej samej koncepcji, że jesteśmy profesjonalistami, takie były czasy, geopolityka, nie wiadomo co, tego wszystkiego, co się działo, jak to mówi wstęp do Konstytucji, w czasach, kiedy prawa ludzkie i godność człowieka, nad którymi ubolewamy, były poniewierane i tak dalej. No, chodziło o to, żeby przywrócić, żeby dać instytucje godne, sądownictwo godne niepodległej Polski. Ja niedawno to przypomniałem, że o tym, że sądownictwo znalazło się w stanie upadku, że to ogłosił TVN w 2013 czy 2012 roku po procesie mafii pruszkowskiej, że to jest już kompletny upadek polskiego sądownictwa, więc wolne media, autorytet najwyższy, wolne media stwierdziły, że tak po prostu jest. No dalej, no. Suwerenność, no przecież ta heca, ta demonstracja, którą Donald Tusk zwał swoich zwolenników, żeby zaatakować orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2022 roku, to prymacie Konstytucji nad prawem europejskim. To nie jest tylko powtórzenie litery Konstytucji Rzeczypospolitej, to jest powtórzenie również orzeczenia Trybunału z 2006 roku w sprawie traktatu akcesyjnego. Polska weszła do Unii, z punktu widzenia prawa, ja nie mówię o woli politycznej, Polska weszła do Unii Europejskiej dlatego, że traktat akcesyjny nie zaprzecza prymatowi Konstytucji nad każdą inną normą prawną i nie ustanawia żadnej supremacji prawa europejskiego nad Konstytucją Rzeczypospolitej. No i ta norma została zanegowana tutaj kilometr stąd na wielkim zgromadzeniu, gdzie Tusk domagał się, żeby Konstytucja Rzeczypospolitej była podrzędna w stosunku do regulacji europejskich, dowolnych zresztą. Bo to czasami wobec aktów komisji, czasami wobec orzeczeń Trybunału Luksemburskiego i tak dalej. Więc proszę państwa, dzisiaj
my mamy do czynienia z atakiem na fundamentalne wartości konstytucyjne. I kiedy mówimy o praworządności, pamiętajmy, że istnieją i stopnie, i to ma po prostu zwyczajne cechy rewolucji, o zanegowaniu tej podstawowej zasady, że konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej, już mówiłem. To było publiczne i nawet zwołano wielkie zbiegowisko do tego, żeby tę zasadę poprzeć. Prawa rodziny, 48 artykuł, prawa wychowawcze rodziny, 72, chyba najmocniej formułujący prawo do interwencji obywatelskiej przeciwko zagrożeniom wychowawczym. Ochrona życia, zapomniane niestety, przemilczane również przez poprzednią władzę, która nie chciała nawiązywać do dobrych werdyktów Trybunału Konstytucyjnego, orzeczenie z 97 roku, z maja 97 roku. To są wszystko normy konstytucyjne, które dzisiaj są przedmiotem ataku. Już naprawdę nie chodzi tylko o metody, na przykład o zastraszanie lekarzy. Nie chodzi o kurioza, na przykład mówienie, pani Nowacka mówi do dzieci w szkole, że wam historycy chcą pisać podręczniki. To już nie o to chodzi. To chodzi o to, że na przykład sama zasada, jak w paru aktach widzieliśmy, na przykład to, co się działo w muzeum II wojny światowej, że sama zaznaczona we wstępie do konstytucji zasada wdzięczności wobec poprzednich pokoleń Polaków, sama zasada obowiązku przekazania tradycji jest zanegowana. Także my w tej chwili mamy do czynienia, nie pomniejszając wszystkich formalnych nadużyć władzy, ale mamy do czynienia z formalnym zanegowaniem podstawowych wartości konstytucyjnych. I to jest różnica między dezynwolturą a działalnością najzupełniej wywrotową, bo z tym tak naprawdę dzisiaj mamy do czynienia. Tylko jedno słowo na koniec, jeżeli można, bo co powinno być naszą odpowiedzią, bo to jest chyba najważniejsze. Co powinno być naszą odpowiedzią? No absolutnie, tu się ja bardzo cenię, uważam za jednego z najzdolniejszych polityków, Patryka Jakiego, młodego pokolenia, ale zupełnie z nim się nie zgadzam w tym twierdzeniu, że bardzo dobrze, że Tusk robi to, co robi, bo my będziemy mogli w kolejnej fazie robić jeszcze więcej, w tym samym kierunku. Nie. Przede wszystkim należy odbudować bazę suwerenności, czyli większość, możliwie szeroki konsensus. Na ile to możliwe, należy odbudować ten wojtyliańsko-solidarnościowy konsensus, który stał u podstaw tego państwa. Dlatego w ogóle wszelkie te mówienie przez partie polityczne tylko my, to jest zaprzeczenie tego dążenia do budowy szerokiego konsensusu. Należy szanować obyczaj polityczny, dlatego że jedną z rzeczy, które zrujnowało w Polsce, znaczy, które spowodowało ten chaos, w którym jesteśmy, to, że wykonywano prawo wbrew obyczajowi. Pan profesor mówił o tym, że w prawie istnieje domniemanie niewinności, ale w prawie też istnieje domniemanie niekompetencji władzy publicznej. Władza może działać w zakresie wyraźnie zdefiniowanych kompetencji. Ja pamiętam Donalda Tuska, tego z pierwszego gabinetu albo drugiego gabinetu Tuska, jak zapytany, czy wbrew opiniom wybitnych prawników europejskich, czy przyjęcie paktu fiskalnego, tak jak przyjmuje się umowę międzynarodową, nie angażującą suwerennych kompetencji państwa, jest zgodne z prawem, a niech się o tym Trybunał Konstytucyjny martwi. Niech się o to Trybunał Konstytucyjny martwi. W domniemaniu tam mamy większość wtedy. No proszę państwa, władza powinna być naprawdę ostrożna wtedy, kiedy istnieje obawa, że może wychodzić poza granice swoich kompetencji. Chyba że na przykład robimy referendum, robimy po przyszłych jakichś wyborach serię referendów, definiujemy podstawy nowego państwa, podstawy nowego porządku, ale też musimy wtedy działać nie wolontarystycznie, ale w ramach tego porządku. Bo Janek, no, w historii jest dużo przemocy, ale historia jest tak naprawdę walką przemocy i porządku. I działanie konstruktywne powinno zmierzać do zagwarantowania narodowi życia w stałym, ustalonym ładzie, który chroni jego wolność i gwarantuje istnienie jego państwa. Mhm. Profesor Piotrowski poprosił mnie o krótkie ad vocem, a ja tak szanuję pana profesora, że nie mogę mu odmówić, więc panie profesorze. Króciutkie. W świetle tej konstytucji władza nie ma władzy nad wartościami. Źródłem wartości jest Bóg albo inna transcendencja. No ale to w sumie oznacza właśnie, że nie większość jest źródłem wartości. Przepraszam.
Zbliżamy się do końca. Były takie sygnały tutaj od organizatorów, że ach, ciekawa dyskusja będzie, bo będzie można zapytać o wczorajsze orzeczenie Sądu Najwyższego. Ja spojrzałem, czy w ogóle jest sens o to pytać? Czy jest sens, żebym ja pana pytał o orzeczenie? Przecież nie tak wiadomo, jaka będzie reakcja, wiadomo, jakie będą konsekwencje, więc nie pytam prawnika o te sprawy, bo chyba jesteśmy w takim momencie, że no chyba, że pan uważa inaczej. Po prostu zapytam pana inaczej. Czy Rzeczpospolitą diabli biorą? Bardzo, bardzo dziękuję za oba pytania, ponieważ na początku powiedział pan, że nie musimy na nie w ogóle odpowiadać, tylko powiedzieć to, co uważamy. Ja z tego skorzystam w pierwszej kolejności. Bardzo słusznie. Otóż, proszę państwa, przede wszystkim chciałbym się tutaj odnieść do wcześniejszych słów pana redaktora, które wygłosił pod adresem pana profesora Piotrowskiego. Pewnej pochwały, która została tutaj publicznie wygłoszona i spotkała się, jak rozumiem, z takim państwa aplauzem. Otóż słowa pana redaktora były, przykro mi to powiedzieć, gołosłowne, ponieważ nie ma pan żadnych dowodów ku temu, a takie dowody mam ja i właśnie chciałbym je przedstawić. Otóż w przeciwieństwie pewnie do większości z państwa, ja pana profesora Piotrowskiego znam od lat 40, no od wielu, wielu dziesiątków lat, ponieważ w roku pańskim, a może wtedy to nie był za bardzo pański rok, 1985, byłem pana studentem na ćwiczeniach, a potem u pana profesora Piotrowskiego zdawałem egzamin z prawa konstytucyjnego i postawił mi piątkę z minusem. Nie, nie, ja dziękuję za tę piątkę, minus to w pakiecie. Otóż to były ciężkie czasy, 1985 rok. I prowadzenie ćwiczeń z prawa konstytucyjnego na bazie tamtej konstytucji nie było zadaniem łatwym. Chciałbym dać pewne świadectwo. Otóż doskonale z tych zajęć młodego doktora Ryszarda Piotrowskiego, który zresztą od tego czasu niewiele się zmienił, muszę państwu powiedzieć, wizualnie w każdym razie i nie tylko, usłyszałem takie zdanie, kiedy opisywał zmiany ustrojowe następujące w Polsce w latach stalinowskich, w tym wstępie, przed jeszcze uchwaleniem tej stalinowskiej konstytucji 52 roku i przywoływał postać profesora Rozmaryna, tego ideologa, który jak dawał, że tak powiem, podstawy opiniotwórcze, opiniodawcze do tych zmian, które się wtedy dokonywały. To ten z piosenki o mój rozmarynie? A właśnie ja taki był mój komentarz na tych ćwiczeniach, ale profesor, doktor wtedy Piotrowski mówił tak, cytował Rozmaryna, który mówił opozycji, odejdźcie, nie przeszkadzajcie. I mówił to w ten sposób, w jaki dokładnie teraz mówi. Jest w tym głosie dokładnie ta sama nuta. On nie mógł nam więcej powiedzieć, ale ja to zrozumiałem bardzo dobrze i właśnie panie redaktorze, tak niestosownie odezwałem się wtedy na tych zajęciach, bo wykrzyknąłem, nie wiem czy pan profesor to pamięta, o mój rozmarynie rozwijaj się. I to był mój komentarz akurat. Proszę państwa, pan profesor Piotrowski w swoich opiniach i za to właśnie należy mu się szacunek, jest po prostu niezmienny, jest po prostu cały czas sobą i to jest istotne. A te opinie czy poglądy również względem konstytucji wcale nie są zawsze tożsame na przykład z moimi, bo pamiętam jak w roku bodajże 2016 czy 15 czy 16 czy 17 na konferencji mieliśmy pewne starcie na temat suwerena. Prawda? I ja pamiętam też, że pan profesor prezentował wtedy taką myśl utożsamiającą suwerena z konstytucją, z czym ja się nie zgadzam. No i dlatego właśnie, kiedy mówimy o konstytucji, to chciałbym dwa słowa gorzkie powiedzieć, bo dzisiaj rzeczywiście wszyscy są gotowi założyć, pożyczyć od tego nieistniejącego już kodu koszulkę konstytucja, wziąć konstytucję i zacząć ją wymachiwać tak jak drzewiej kilka lat temu czynili to zupełnie inni. Tak, konstytucja jest wartością. Ja sam, będąc swego czasu sędzią Sądu Najwyższego, przysięgałem na tę konstytucję. A dzisiaj, będąc członkiem Trybunału Stanu,
przed czy wobec pana marszałka Sejmu Szymona Hołowni też taką przysięgę składałem, bo ta jest ta konstytucja, ale ja muszę o niej coś cierpkiego też powiedzieć, żebyśmy też nie wpadli w takie kolejny, że ta konstytucja to raz taka, raz siaka, jak nam się właśnie podoba. Otóż ta konstytucja moim zdaniem jej największy mankament polegał na tym i polega na tym, że ona nie rozwiązała zupełnie zaszłości od owego profesora Rozmaryna i jego mocodawców. Ona tego nie rozwiązała. I ja to mogę powiedzieć zupełnie otwartym głosem, bo sam byłem współautorem zupełnie innego projektu konstytucji, społecznego, Solidarności, w którym w przepisach przejściowych zawarto cały szereg norm, które miały być skierowane do wykonania przez przyszły Sejm, w tym na przykład był tam przepis o konieczności weryfikacji wszystkich sędziów w Polsce pod kątem przestrzegania przez nich zasad praworządności w okresie, nazwijmy go oględnie, minionym. I to się nie dokonało. I teraz wracam do kwestii suwerenności. Suwerenem jest naród. To nie znaczy, że on może wszystko. To nie znaczy, że może przeczyć przyrodzonym prawom człowieka, godności człowieka, że większością głosów można ją podeptać. Nie. Tego zrobić nie wolno, bo naród takiej mocy nie ma. Ale naród ma i musi mieć moc stanowienia o samym sobie. W odpowiedniej procedurze, w odpowiedni sposób. Ta konstytucja, która jest, poszła niejako naprzód. Ona po prostu odkreśliła przeszłość grubą kreską. Tak. Natomiast wprowadziła mechanizm, który ja porównuję trochę złośliwie, proszę mi to wybaczyć, tak publicystycznym językiem, do takiego samochodzika z placu zabaw, który kiedyś widziałem, jak byłem dzieckiem, gdzie były cztery kierownice. No bo wiadomo, każde z dzieci chciało w tym samochodziku kierować. No a kierownica jest jedna, no to mądry organizator tego placu zabaw zrobił cztery kierownice, każde dziecko było zadowolone. Tylko że ten samochód na placu zabaw nigdzie nie miał pojechać, w związku z tym problemu nie było. Otóż uważam, że III Rzeczpospolita została tak zaprojektowana, że może nie tylko cztery kierownice, ale i cztery hamulce bezpieczeństwa zostały uruchomione. Ta nawa państwowa mogła moim zdaniem dryfować, a nie dałoby się nią kierować, szczególnie jeśli ktoś miał na myśli Polskę, wielki projekt, gdzie jest jakiś kierunek wyznaczony. I dopiero w momencie, kiedy z biegiem okoliczności, a ja powiem, nie jestem już sędzią, mam prawo to powiedzieć, szczęśliwym z biegiem okoliczności, w 2015 roku doszło do sytuacji, w której te oddzielone piony władzy znalazły się w jednym politycznym ręku. To można było wreszcie chwycić za ster tej nawy państwowej i skierować ją tam, gdzie myślę większość Polaków chciała, żeby ta łódź dopłynęła. Dlatego też ta konstytucja, która jest, ma swoje też mankamenty, ale ma też swoje ogromne zalety. Ma ogromne zalety, bo ona, wprowadzając mechanizmy, które uniemożliwiały na dobrą sprawę głębokie rozliczenie przeszłości, wprowadzała również zabezpieczenia przed zemstą polityczną, z którą obecnie mamy do czynienia. I dlatego właśnie na tym etapie ta mądrość obecnego etapu musi się związać z jakimś odrzuceniem tej konstytucji. Jaka będzie jej przyszłość? Odnosząc się do poprzedniego pytania. Otóż obawiam się, że jej przyszłość będzie taka, jaka była przeszłość konstytucji PRL-u. Ona po prostu była. Ona po prostu była. Tylko że ona była fasadowa. Co o tym zdecyduje? Nie tylko praktyka sprawowania władzy przez obecnie rządzących, ale przede wszystkim zmiany traktatowe Unii Europejskiej, które sprowadzą się do tego, że suwerenność znajdzie się zupełnie gdzie indziej, nie będzie ona już w państwie polskim. I wtedy naprawdę wszystko jedno,
czy tubylcza konstytucja będzie taka czy inna, bo ona przecież w hierarchii aktów ma się znajdować gdzieś na samym, może nie końcu, ale gdzieś w ogonie. I zignorowany będzie jej artykuł 8, który przecież bardzo wyraźnie mówi, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym jej prawem. Otóż tego się bardzo obawiam. A czy tak będzie? No, tego nie wie nikt. Ja myślę, że ten, kto jest suwerenem w Polsce, on przemówi. On się obudzi. Może nie dla w wyniku, obudzi się. Obudzi się, widzę to machnięcie ręką po mojej lewej stronie, ale się obudzi. I ja przywołam taki fakt. Fakt. To jest fakt. Fakt niewiary z przeszłości. Kultura paryska. Rok 1980. Numer kwietniowy. Artykuł. Co będzie dalej? I wielkie stwierdzenie. Nic nie będzie. Nie zmieni się nawet pierwszy sekretarz. Nie runie ustrój. Minęło kilka miesięcy. Tak, to ekonomia zdecyduje. To nie nasze debaty. To rachunki za prąd i za gaz zdecydują. Wtedy dopiero przyjdzie jakieś olśnienie. Wtedy przyjdzie, bo tak było w roku 70, tak było w roku 80, tak było w roku 56 i tak będzie w roku, i tu postawię trzy kropki, ale ja to głęboko wierzę i ryzykuję to stwierdzenie publicznie. Może ktoś się będzie w przyszłości śmiał, że pan Majchrowski mówił tutaj na tej konferencji, będzie, a nic nie będzie, ale ja wolę w to wierzyć. No to jednak jest, proszę Państwa, bardzo smutne, bo ja myślałem, że jednak nasza konferencja zmieni przyszłość i to ona zdecyduje o tym, co będzie. Tu tak mnie Pan sprowadził na ziemię. Zadam teraz Janowi Rokicie pytanie o ocenę tej ostatniej dekady, o to, czy raczej właśnie jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, czy raczej, panie redaktorze, tego nie można porównywać, bo to też jest taka druga skrajna reakcja, którą się słyszy, jak się zaczyna mówić właśnie tak, że tam w 15 roku Kaczyński był karą boską za Tuska, a w 23 Tusk jest karą boską za Kaczyńskiego, a w 2020 którymś znowu jakoś inaczej będzie. Więc o tę ocenę Jana Rokitę pytam. Oczywiście odpowie, co będzie chciał. Natomiast to będzie ostatnie pytanie tego panelu i to teraz od Jana Rokity zależy, kiedy ten panel skończymy. I tyle. Jesteśmy po czasie. Chyba ja odpowiem bardzo krótko. No. W ogóle rzeczy w materiach publicznych są ze sobą bardzo trudno porównywalne, bo są z natury rzeczy odrębne, ale to jest truizm. Natomiast te dwa okresy, ten jeden ośmioletni i ten, który się teraz zaczął, o którym jeszcze nie wiemy, w jakim kierunku on pójdzie, to jest istotne, są naprawdę tak różne, że tylko propagandowa, taka bańkowo-propagandowe myślenie może skłaniać do wygłaszania tezy jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. To są kompletnie dwie nieporównywalne ze sobą, dwa kompletnie nieporównywalne ze sobą zjawiska polityczne. Powodów tego jest kilka. Po pierwsze, o jednym wspomniałem wcześniej i on miał być jakby głębszym tematem naszej rozmowy o praworządności, to znaczy przewrót kopernikański w cudzysłowie, polegający na odkryciu, iż można do walki politycznej użyć mechanizmu zawieszenia praworządności proceduralnej, prawda? Czyli zawieszania ustaw faktycznego bez ogłaszania tego, jest przewrotem kopernikańskim, który się dokonał teraz dopiero, prawda? Znaczy to, co nazwałem tą wyobraźnią proceduralno-pozytywistyczną Kaczyńskiego, że bić się można tylko po dokonywaniu zmian ustaw i na podstawie ustaw, to zostało w tej chwili radykalnie porzucone i to jest różnica, która ma
olbrzymie znaczenie, aczkolwiek, jak mówiłem, porzucone jest w pewnych granicach, prawda, bo to nie idzie wszystko zbyt daleko. To jest pierwsza zasadnicza różnica. Druga zasadnicza różnica jest taka, że w kontekście świata zewnętrznego, tego, co się dzieje w demokracjach zachodnich, to obóz obecnej opozycji stoi, czyli ta nowa prawica, prawda, altprawica, w Polsce PiS, stoi w obliczu niebezpieczeństwa czy pewnego ryzyka użycia wobec niego przemocy na większą skalę, w skali wszystkich krajów demokratycznych, czy większości krajów demokratycznych. W związku z tym to jest obóz, który występuje, występuje jako słabszy, występuje w roli tego, kto jest historycznie atakowany w tej chwili, kto jest obiektem próby jego likwidacji, znaczy zmuszenia do jego, doprowadzenia do jego anihilacji, prawda, do zepchnięcia go na kompletny margines polityki, do zablokowania jego mechanizmu wzrostu w siłę i niebezpieczeństwu przejęcia władzy, prawda. To jest uważane za katastrofę całkowitą, taka perspektywa, więc nie ma równych stron. Znaczy władza, która w Polsce dzisiaj rządzi, reprezentuje, rzekłbym, historycznego hegemona całego świata zachodniego. Natomiast władza, która rządziła przez 8 poprzednich lat, była wybrykiem z perspektywy tej hegemonii, prawda? To są kompletnie różne rzeczywistości, prawda? To znaczy słaby doszedł do władzy w jednym kraju i się miotał, prawda? Natomiast w tej chwili został przywrócony porządek. Znaczy, można powiedzieć, mieliśmy do czynienia, prawda, z rządem powstańczym, w cudzysłowie oczywiście powstańczym, i teraz mamy ze stanem przywrócenia porządku, więc to jest drugi powód, dla którego to wszystko jest kompletnie ze sobą nieporównywalne. Więc moim zdaniem te dwa argumenty chociażby wystarczą, żeby unikać takiego, wydaje mi się, że to jest intelektualnie nieuczciwe w ogóle stosowanie tego zestawienia, tej takiego symetrycznego równoważenia tych dwóch rzeczy. Dzisiaj stoimy przed takim problemem i to starałem się powiedzieć w tej pierwszej wypowiedzi, że zarówno w Polsce, mowa była o tym poletku doświadczalnym, jak i w krajach zachodnich, stoimy przed fundamentalnym pytaniem, czy rozpoczęty jakiś czas temu proces wstępowania nowej prawicy w miejsce starej prawicy, która obumarła w jakiś sposób albo obumiera w większości krajów, traci swoją tożsamość, prawda? Te stare partie prawicowe upadają całkowicie albo łączą się z tym światem liberalno-lewicowym, zatracają swoją jakąkolwiek odrębność, prawda? Więc czy ta nowa prawica przetrwa? Dlatego, że ona stoi w obliczu dość zmasowanego ataku, prawda? Znaczy ona jest, to jest wielkie pytanie współczesności i z tego punktu widzenia Polska jest ciekawa, prawda? Dlatego, że Polska jest jednym z frontów, na których się w tej chwili ta batalia rozgrywa, i jak pan redaktor natychmiast zauważy, to jest pytanie nowe, które zostało otwarte dopiero w roku 2023 i 2024. Tego fundamentalnego pytania w takiej formie w ciągu poprzednich 8 lat nie było, prawda? Stawały przed nami inne pytania, inne problemy. Tego pytania nie było. To pytanie otwiera nowy rozdział historii, prawda? I bynajmniej nie tylko w Polsce. Proszę państwa, jestem sobie w stanie wyobrazić gorsze sposoby spędzenia sobotniego przedpołudnia. Podziękujmy brawami jeszcze raz naszym gościom. Ja również dziękuję. I co, oddaję głos Krzysztofowi. Bardzo dziękuję.